Ten odcinek musiał powstać, bo wiemy już, kto jest szkoleniowcem FC Barcelony. Wiemy to już od kilku dni, także w końcu Duma Katalonii wita Arsena Wengera na tym stanowisku. Chcielibyście. Nie, to byłaby smutna wiadomość dla fanów większości klubów z Premier League. Dobra na pewno dla fanów Arsenalu, ale to nie Arsene Wenger oczywiście zostaje trenerem Barcelony. On przedłużył kontrakt z Arsenalem o kolejne 2 lata. O tym opowiemy sobie jutro na kanale sport.pl, gdzie przygotowałem dla Was jutro albo w piątek, ale tak czy siak zostawcie już subskrypcję, bo przygotowałem dla Was serię podsumowań poszczególnych klubów. Tu na Futrolu podsumuję sezony poszczególnych lig. Na jednym kanale to się i tak nie zmieści, i tak. Ta koszuleczka 3 dni temu została wylicytowana przez Wilka za sumę wpłat 2,5 tysiąca złotych. Koszulka od Napoli z autografem Milika. Wielkie dzięki dla Mateusza, dla innych wpłacających. W ciągu godzinnego streama zebraliśmy na dobro, wraca na Bartka, 7 tysięcy złotych. W naprawdę krótkim czasie, w sumie w te 2 dni udało się zebrać 55 tysięcy na akcji Dobro Wraca. Wielkie dziękuję dla Was, że się udało. Przechodzę powoli do tematu odcinka, tylko jeszcze Wam powiem, że możecie jeszcze licytować koszulkę Kamila Glika. Idzie taniej dużo niż za 2,5 tysiąca. Link macie w opisie. Też na cele charytatywne oczywiście, więc zachęcam gorąco, żeby sobie sprawdzić, bo jest to pamiątka na pewno warta swojej ceny. Przechodzimy do tematu. Temat jest taki dzisiejszego odcinka, że Ernesto Valverde został szkoleniowcem FC Barcelona, podpisał kontrakt na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. I właśnie, kim jest Ernesto Valverde? Piłkarz, były piłkarz oczywiście, nie jakiś wybitny zawodnik, zaliczył jeden występ, chyba 20-minutowy w reprezentacji Hiszpanii, bramki nie zdobył. Tułał się głównie, grał w Barcelonie przez 2 lata, za dużo występów tam nie zaliczył, ale wpisuje się w ten trend, że szukali trenera, który zna klub. Zna jak zna, 2 lata, 22 występy, 8 bramek. Szału nie robi. W Espanyolu miał 72 występy, gdzie grał przed FC Barceloną i strzelił 16 goli. Słabe liczby, trzeba sobie powiedzieć, ale prawdziwy symbol Atletico. Nie tylko jako trener, o czym sobie zaraz powiemy. Jako piłkarz 170 meczów, 44 bramki. Liczby niezłe. Ale no nie mówimy o nim jako o piłkarzu. Mówimy o nim jako o trenerze. Przedyskutujmy sobie poszczególne sezony w dużym skrócie oczywiście, bo to można by w 1,5 godziny opowiadać. Jak mu szło, w których klubach, czy to jest dobra decyzja o jego zatrudnieniu, czy zła, co ja o tym oczywiście sądzę. Pogadamy sobie o tym w komentarzach na pewno. Przechodząc sezon po sezonie, przygotowałem sobie taką rozpiskę. Korzystałem z różnych źródeł polskich, fcbarca.com na przykład, zagranicznych. Różne. I oto takie szybkie podsumowanie jego dotychczasowej kariery trenerskiej. Pomijam okres trenowania rezerw Atletiku, pomijam okres, kiedy był asystentem, tylko on jako trener pierwszych drużyn. Jego przygoda zaczęła się w 2003, sezon 2003-2004 objął Athletic Bilbao, który poprzedni sezon zakończył na 7 pozycji i w pierwszym sezonie zajął 5 miejsce. Awansował do Pucharu UEFA, w kolejnym sezonie zajął 9 pozycję, słabo. Doszedł do 1/16 Pucharu UEFA, gdzie odpadł z Austrią Wiedeń. I po tym sezonie nastąpił jego rok przerwy od trenerki. No 9 pozycja tego Athletic Bilbao to najgorsza, jak zobaczycie, pozycja, jaką zajął z Baskami jako trener. Po roku przerwy znalazł zatrudnienie w Espanyolu. Obejmował Espanyol, który sezon poprzedni zakończył na 15 pozycji. Doprowadził go do 11 miejsca, więc no, jakiś tam progres zaliczył. Doszedł jednak do finału Pucharu Króla, w którym przegrał ten finał Pucharu Króla z Sevillą po karnych. I rok później zajął ze Espanyolem 12 miejsce w lidze, czyli to 11 i 12 miejsce, finał Pucharu UEFA przegrany w karnych. Dlaczego Espanyol grał w Pucharze UEFA? Bo był zdobywcą Pucharu za poprzedni rok. No i taka oto jego przygoda ze Espanyolem dobiegła końca. Szału nie było, mówiąc delikatnie. I wtedy przychodzi do Olympiakosu i staje się prawdziwą petardą. Zdobywa Mistrzostwo Kraju, Puchar Kraju.
Bardzo duża przewaga nad drugą drużyną w tabeli, ale nie dogadał się finansowo, jeżeli chodzi o przedłużenie tego kontraktu, więc na sezon 2009-2010 wraca do Hiszpanii, obejmuje Villarreal i właśnie, to jest chyba największa wpadka jego dotychczasowej kariery trenerskiej. Wytrzymał tam około pół roku, albo oni z nim wytrzymali, bo obejmował drużynę, która rok wcześniej miała piątą pozycję, podczas gdy zwolniono go w momencie, kiedy przerżnął z Osasuną i Villarreal znajdował się na 10 pozycji, więc nisko. Trener, który go zastąpił, wyciągnął jeszcze do 7 miejsca żółtą łódź podwodną, ale no to trzeba uznać za wpadkę trenera, bo ewidentnie nie poradził sobie Villarreal i to jest sprawa jasna. W sezonie 2010-11 znalazł zatrudnienie w Olympiakosie i znowu pełna dominacja, 2 mistrzostwa kraju, puchar kraju, bardzo dużo zdobytych punktów, duża przewaga punktowa nad drugim zespołem, najwięcej strzelonych goli, a warto dodać, że w tym w roku, kiedy nie był trenerem Olympiakosu, tylko właśnie wrócił do Villarreal, to Panathinaikos, przepraszam, wygrał mistrzostwo w Grecji, więc widać, że spora różnica pomiędzy Olympiakosem z Valverde a bez niego. To trzeba przyznać. W Olympiakosie ogólnie szło mu najlepiej spośród tych wszystkich klubów, w których trenował, co niekoniecznie musi być dobrą wiadomością dla Barcelony. Opuszcza Grecję, jak mówi, z powodów rodzinnych i na sezon 2012-13 w grudniu znajduje zatrudnienie. Objął 12 w tabeli Walencję i poprowadził ich do 5 miejsca w lidze. Po meczu, który sprawił, że Walencja straciła szansę na 4 pozycję i udział w Lidze Mistrzów, to była porażka z Sevillą, ogłosił, że nie zostanie w Walencji na kolejny rok i przeniósł się od sezonu 2013-14 do Atletiku, do Baskonii i tam do tego roku trenował. Kolejno zajmując 4, 7, 5 i ponownie 7 pozycję, czyli co roku awansował do europejskich pucharów z tą ekipą. To na pewno jest dobre wyróżnienie. Wygrał Super Puchar Hiszpanii, pamiętamy, z Barceloną, co też jest na pewno na plus. I właśnie, i to są takie suche spojrzenie na te dotychczasowe dokonania. Jeżeli chodzi o jego preferencje taktyczne, różnią się od tego, co gra Barcelona, dlatego że on nie preferował nigdy systemu 4-3-3, korzystał raczej z systemu 4-2-3-1. Ciężko sobie wyobrazić, żeby ten system próbował przeforsować w Barcelonie z tymi wykonawcami, których obecnie ma. Mi jest to sobie przynajmniej ciężko wyobrazić, więc zakładam, że będzie musiał zmodyfikować swoje preferencje i bardziej to dopasować pod MSN przede wszystkim z przodu. Jak poukłada środek? Zobaczymy, jakie będzie chciał robić ruchy transferowe, o tym sobie powiemy innym razem, jak już będzie nieco więcej konkretów o jego preferencjach. Ale to jest pierwsza wyraźna różnica i pierwszy znak zapytania i tak naprawdę pierwszy raz od dawna ten okres przygotowawczy Barcelony będę śledził tak uważnie, bo od pierwszych meczów będę chciał zobaczyć, jakim systemem gra drużyna, jakie zmiany są widoczne i tak dalej, dlatego to jest na pewno coś ciekawego. Druga sprawa, która różni go od Luisa Enrique. Luis Enrique jest człowiekiem, który nie daje sobie w kaszę dmuchać, mówiąc bardzo delikatnie. Dziennikarze mieli z nim nie po drodze, bo on nie owijał w bawełnę. Jak ktoś mu podpadł, nie podawał ręki, nie przeszkadzało mu, że kamery pokazują to, czy nie pokazują. Facet z jajami charakterny, takim był zawodnikiem, takim jest trenerem. Ogromne osiągnięcia jako trener z Barceloną, to też musimy sobie wyjaśnić. Poprzeczka Ernesto Valverde jest postawiona bardzo wysoko i no jakby dorównał Luisowi Enrique, no to byłby hit. Valverde jest innym człowiekiem, bardziej spokojny, stonowany. Poza tym podobno, czytając te wszystkie doniesienia, nie jest takim fanatykiem futbolu jak Luis Enrique czy wcześniej Pep Guardiola. On nie żyje piłką 24 na dobę, jest bardziej pasjonatem fotografii. Oczywiście nie musi to oznaczać, że nie wykonuje odpowiednio swojej pracy, bo zwłaszcza te ostatnie lata w Atletico pokazały, że potrafi utrzymać równy poziom. Trochę mi się to kojarzy z sytuacją Moisa, albo może inaczej,
jakaś taka obawa jest, że to może być jak z Moisem w Evertonie. Everton za Moisa zawsze wysoko, fajnie, chwalony Mois za to, jak tę drużynę układa. Tak samo można teraz chwalić Athletic, ale odszedł Mois do United, za wysoka poprzeczka, nie poradził sobie, a okazało się, że Everton radzi sobie bez niego bardzo dobrze. Zobaczymy po pierwsze, jak poradzi sobie Athletic Club bez Valverde i zobaczymy, jak Barcelona poradzi sobie pod wodzą Ernesto Valverde. Jeżeli chodzi właśnie o ten charakter, obawa kolejna, którą mam, to jest to, że on nie trenował do tej pory gwiazd największego kalibru. Nawet nie zbliżył się wśród zawodników, których trenował, do zawodników, których teraz ma pod wodzą w Barcelonie. Nie był piłkarzem światowego kalibru, więc w przeciwieństwie do Zidana, który wszedł do szatni, miał respekt od razu zawodników, w przeciwieństwie do Guardioli, czy nawet Luisa Enrique, on wchodzi do szatni i ten respekt musi sobie wypracować. Dlatego wszystko się okaże, wiadomo, no, bazując na doniesieniach prasowych, że jest taki, siaki czy owaki, to co pokazuje na zewnątrz, a to jaki jest w szatni, to mogą być dwie różne śpiewki i trzymają wszyscy kibice Barcelony w tym jak kciuki za to, żeby okazał się gościem, który złapie dobry kontakt z drużyną i będzie liderem z prawdziwego zdarzenia, ale mogą się takie znaki zapytania pojawiać, czy na pewno. Ogólnie uważam, że jest to na pewno lepszy wybór niż swego czasu Tata Martino, niż Tito Villanova, czy niż jakby miał go zastąpić Unzue. Dlatego, że odnośnie Villanowy i Unzue, jestem zwolennikiem, że jeżeli odchodzi jakiś trener, to potrzebny jest wstrząs, a nie dawanie jego asystenta, bo to jest jednak niewielka zmiana. Nie ma wstrząsu w szatni. Tata Martino, no wiadomo, chyba nie trzeba tutaj specjalnie komentować. Patrząc na dostępnych trenerów, mówiło się o Sampaolim, mówiło się o Laurent Blanc, ale tak naprawdę nie było takiego trenera, że wypadałoby powiedzieć, kurde, ten gościu sobie poradzi, ten gościu rozwali system, ten gościu trenował wielkie kluby i może dać sobie radę. Moim takim typem był Laurent Blanc. Najbardziej liczyłem, że uda się Francuza zatrudnić jako szkoleniowca. Nie udało się. Trudno. I trzymamy kciuki za Ernesto Valverde. Jaka będzie jego kadencja, to się okaże. To co wiem, to wam przedstawiłem w tym odcinku, czyli te poszczególne sezony, słabo, zwłaszcza w Villarrealu, rewelacyjnie w Olympiakosie. Zerknijmy sobie na procent zwycięstw w poszczególnych klubach. To właśnie w Olympiakosie aż 68% zwycięstw. Za drugim jego podejściu aż 75%, dla odmiany właśnie w Espanyolu najgorsza statystyka 39%, pierwsze podejście do Atletico Club to było 40%, średnia ogólnie z jego kariery to jest 50%, trzeba mieć pewność, że w Barcelonie to ta średnia się podniesie, ale oby się podniosła na tyle, by Barcelona była w stanie wygrywać mistrzostwa, wrócić do tych mistrzostw Hiszpanii, walczyć w Lidze Mistrzów, bo takie są przed nim oczekiwania. Do tej pory w żadnym klubie takich oczekiwań nie miał. Oby tę presję udźwignął. Dajcie znać, co wy sądzicie. Moim zdaniem spośród dostępnych kandydatów jest to wybór. Nie przyjmuję go ani z niepokojem, ani z wielką euforią. Powiem szczerze. Okej, jest jak jest. Akceptuję to, nie wywołuje to we mnie specjalnych odczuć. O obawach swoich wam powiedziałem. Jeżeli chodzi o pozytywy, no to w ostatnich latach dało się poznać chyba taką bardziej już stabilną formę tego trenera, chyba już się wyrobił, należy mieć nadzieję, ale mówię, zobaczymy, to jest wielki klub, dajcie znać, co wy sądzicie, czy poradzi sobie w Barcelonie, czy jest to dobra decyzja i kogo wy byście widzieli, czy Sampaoliego, który miał bardzo dobrą pierwszą połowę tego sezonu, czy właśnie Laurent Blanc, który przecież pracował w PSG z wielkimi gwiazdami, i choć w Lidze Mistrzów mu nie szło, no to przynajmniej tą ligę francuską wygrywał tak naprawdę no bez trudu, nawet jeżeli potrafił odpuścić pierwszą część sezonu, to i tak w drugiej wygrywał. Tego nie potrafił Emery w tym sezonie. No i kogo wy byście widzieli? Zobaczymy. Trzymamy rękę na pulsie, jakie będą ruchy transferowe na rynkach. O tym już w kolejnych odcinkach. Dzisiaj lecę właśnie teraz do Champions Pub w Warszawie. Jeżeli jesteście z Warszawy, 19.30 przy dworcu centralnym. Spotkanie z Odzidżą Ofoe. Ja poprowadzę, zawodnikiem Legii Warszawa, chyba najlepszym zawodnikiem ekstraklasy tego sezonu. Zapraszam was serdecznie, będzie okazja się spotkać, każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z Odzidżą Ofoe, spotkanie z cyklu Bliżej Legii organizowanego przez Fortunę, ale ja to też dla was nagram, jak jesteście z daleka, i wrzucę jakiś skrót z tego spotkania, tak jak to było z Michałem Kopczyńskim.
przed półtora miesiąca mniej więcej. Raz jeszcze dziękuję za wspaniałą licytację. Jesteście genialni. Zapraszam, jak ktoś ma ochotę, to kupić koszulkę Kamila Glika. Też jest w opisie. I widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Czytamy się w komentarzach. Cześć!